serdeczne podziękowania dla przedstawicieli PZU. Droga do zdrowia przez PZU, a więc to bardzo chwalebna akcja, bardzo potrzebna. Lepiej zapobiegać niż chorować, lepiej zapobiegać niż leczyć. Natomiast osobne podziękowania specjalne dla naszego posła ziemi koszalińsko-kołobrzeskiej, pana posła Pawła Szefernakera, jednocześnie ministra, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który był nie tylko inicjatorem, ale też pomysłodawcą, żeby właśnie PZU przyjechało z tą piękną akcją do Kołobrzegu. Także serdecznie dziękuję. Oczywiście będę też dziękował panu dyrektorowi Maciejowi Biednarowiczowi, który jako gospodarz tego obiektu też z wielkim entuzjazmem przyjął tę inicjatywę. Proszę Państwa, lepiej zapobiegać niż leczyć. Piękna kwestia, jeśli chodzi o badania przedstawione tutaj, badania, więc zacznę od badań USG płuc i spirometrii, a więc kwestia powikłań pokovidowych, obawy tych powikłań pokovidowych, a więc jakby to badanie jest topowe, wręcz bym powiedział, w obecnych czasach. Następnie mamy oczywiście pulmonologa, który będzie diagnozował te kwestie płucne, spirometry, a więc pomiar oddychania. Każdy będzie mógł sobie pojemność życiową płuc zmierzyć, czy też natężenie wydechu, czy tam spastykę i tak dalej, więc to bardzo kwestie ważne. Mamy również elektrokardiogram i wiem już z opowiadań i od przedstawicieli PZU, że już w Polsce uratowano nawet kilka istnień ludzkich, dlatego że po wykonaniu EKG i zaburzeniach rytmu, czy też jakichś tam kwestach bardzo poważnych, no była od razu karetka i wręcz kończyło się to zabiegami kardiochirurgicznymi, a więc to jest też jakby waga tego i powaga tych badań. Mamy wreszcie dermatologa, a więc i dermatoskop, który praktycznie będzie nieinwazyjnie badał wszystkie zmiany skórne, a tym bardziej tutaj na najbardziej nasłonecznionych plażach w Polsce, w Kołobrzegu. Niektórzy są uzależnieni, nawet tak zwaną tanoreksja jest, czyli uzależnienie od opalania, więc to też bardzo ważna kwestia. Jest dermatolog, bardzo znany, także to będzie ta kwestia też rozstrzygana. Oczywiście jest też taka magiczna waga, która będzie kontrolowała poważne kwestie i analizę całego ciała, więc będzie można zbadać, jak mamy tkankę tłuszczową, jaką mamy masę mięśniową, jaki sposób stopień nawodnienia organizmu. No i jeszcze poziom cukru oczywiście, a więc te takie profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Naprawdę strzał w dziesiątkę. Ja w ogóle jestem pełen podziwu dla PZU, dla tej akcji, dla pana ministra, że zaprosił właśnie do Kołobrzegu, największego zdrowiska w Kołobrzegu, bo tutaj będzie wielkie zainteresowanie. Zresztą wiem z doświadczenia, że to cieszy, te badania się cieszą wielkim zainteresowaniem. Oczywiście, jak pan minister Paweł Szefernaker powiedział, jest to też uzupełnienie albo współistnienie, albo do wsparcie naszego programu w Polskim Ładzie Profilaktyka 40+. Tam jest jeszcze więcej badań, ale akurat właśnie badań pulmonologicznych czy też dermatologicznych nie ma. To wspaniałe jest uzupełnienie. Także jeszcze raz dziękuję, gratuluję wszystkim przedstawicielom PZU za taką cenną inicjatywę i taką trafną inicjatywę. Jeszcze szczególnie w takich trafnych i bardzo odwiedzanych miejscach. Także serdecznie dziękuję. Jeszcze raz panie ministrze, bardzo pięknie dziękuję i przedstawicielom PZU z imienia, nazwiska i ogólnie wszystkich dziękuję bardzo.